Cześć, mamy witam wszystkich w kolejnym odcinku Days Gone. Ostatnio żeśmy mieli sobie wycieczkę z żoną po mikrofalówkę. No, takie nowoczesne małżeństwo, wiecie. Ona mnie kocha, ja go udaję. A ja dla niej robię wszystko, żeby było dobrze, czyli zorganizowałem jej wycieczkę. No, jesteśmy świeżo po tym, także przeklikajmy sobie tutaj, niech nam te wszystkie wątki się przemulą. Odblokowano misję, czyli idziemy posłuchać, co nam chce powiedzieć pan generał. Tutaj mapka coraz bardziej podkrywana. Mamy jeszcze jakąś tutaj misję dla doktorka. Doktorek jest chyba spoko. Frajerem jest ten od wynalazków. Dobra. Co z tobą? Chodźmy zobaczyć, co tym razem nam chce tu ziomek możesz powiedzieć. Tu nie możesz tu być, no a jednak jestem. Strasznie ta gra przyspieszyła. Dużo pieniędzy, dużo expa, wszystkiego bardzo dużo nam tutaj dają. Nie wiem dlaczego to jest tak spowodowane, czy twórcy uznali, o Jezus, ta gra się już tyle ciągnie. To... Stoję tu przed wami, mając powody do świętowania. Czekaj, czekaj, ja muszę tłumaczyć. Koniec jest bliski. Kapitan Cory nie ustaje w wysiłkach, stale powiększając i szkoląc naszą armię. Porucznik Whittaker pracuje bez wytchnienia nad bronią biologiczną, która pozwoli nam zabijać setki świrusów naraz. Porucznik Weaver tworzy broń chemiczną, która umożliwi nam likwidowanie całych hord. Wkrótce cięcie i palenie staną się reliktami przeszłości. Przejdziemy z wojny defensywnej do... Jeszcze mnie interesuje, kurde, nie ta mapa. Na mapie to jest? A, faktycznie te dni mijają. I wreszcie stawimy opór świrusom, stopniowo odzyskując nasz świat. A on, odpowiadając, rzekł: nieprzyjaciel, który go posiał, to diabeł, a żniwo to koniec świata. Żeńcy zaś to aniołowie. Co ty masz, zawał serca? Co ty robisz? Biorą z królestwa jego wszystkie zgorszenia i tych, którzy popełniają nieprawość i wrzucą ich do pieca ognistego. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. My, bojówka hrabstwa Deschutes, jesteśmy tymi aniołami zemsty! I nadchodzimy! Kompania, rozejdź się! Ja pierdzielę. Psychoza jakoś. Dobra, widzę, że jeszcze z dwa takie wystąpienia będą. Dobra, idziemy tutaj. A nic innego pobocznego nam nie zostało. Jeszcze to ewentualnie, no ale to jest kawałeczek. Tutaj zaczniemy czyścić powoli te... A tu jest jeszcze coś. Co tam jest? Tu jest punkt Niro, tu jest punkt Niro, tu jest stacja benzynowa. No jest tu co robić, naprawdę jest co robić. Ale dobra, chodźmy do doktorka. Czy nam tu teraz będzie znowu opatrunek zmienił? Czy może on coś chce jednak od nas? Taylor, co się dzieje? Siema, stary, uwierzysz, kurwa, pieprzony kapitan Cory postawił mnie na warcie. Nie, jakby coś krat. Miało się stać doktorkowi. No, wiem, to trudna robota, ale na bank sobie poradzisz, jasne? Tak, tak. A z tobą jak, stary? Masz jakieś otarcie od siodła, czy co? Może doktorek cię nasmaruje? Jak to mucho? Co ty pieprzysz? Nie słyszę cię? Tak, pierdolę, stary. Nie czuję bólu brachu. Doktorek dał mi jakieś oksy, czy coś. Mocny szajs. A tak to spoko, spoko. Okej. A hej, widziałem wcześniej panią porucznik. Chyba chciała coś zabrać od doktorka. Tak? Pomyślałem, że chciałbyś wiedzieć. Dobra, no dzięki. Do zobaczenia, Taylor. Spoko. Bulenie dziewictwa. Esta raz bien. Będzie dobrze. Tylko bójki w barach sobie odpuść. Nie mogę nic obiecać. Wiesz, me parece... Tak sobie myślałem, już dawno nie byłem w syfie. Robię się miękki. Nie, nie chcę cię tam zabrać. Ja sobie robię... A, to mówisz serio? Naprawdę chcesz ze mną pojechać? Sam trochę jeździłem, zanim świat się zawalił. O, spoko, no to chciałbym z farm jechać. Gabrielu. O, Juventus Parma leci. Wybieracie się gdzieś. W
polskiej lidze. Dawno nie robiłem żadnego kursu i chciałem się wybrać z kapralem Sensonem. Zapomnijcie. Też jakiś mecz. A mnie interesuje Anglia, bo tam ciekawy mecz gdzieś ma być. Nikt cię nie zastąpi. 18:30, dobra. Odmaszerować, kapralu. Matt, przecież byłem już w syfie. Ja cię rozumiem. Ale mówiłem, gdyby tylko coś ci się stało, to nie wiem, co by było. Nie wiem, co bym zrobił bez ciebie. To jaka przykra sytuacja. Manchester United na swoim stadionie przegrał z Kryształowym Pałacem, a cisnęli ich niemiłosiernie i stracili bramkę w 93 minucie i nie wykorzystali karnego. To nieźle. Nieźle, nieźle. Po tym odcinku trzeba będzie iść na ten Liverpool. Chelsea wygrało to. No nic ciekawego tu się nie dzieje. Dobra, przełączmy się na stoper i grajmy dalej. No tu 1000 zaufania za nic w sumie. Ten zabronił mu się chyba wybierać. Także nawet i dobrze. I jak ty nam zlecenie już dałeś, nie? Ty nam dałeś, ty chyba nie masz żadnych nowych zleceń, ale przynajmniej nic o tym nie wiem. O, teraz widzę, idziemy znowu do Sareczki. Dobra. No to chodźmy. Jojo, młodeczko, co tam u ciebie? Opowiadaj. To koniec, dalej już nie dam rady iść. Mogę jakoś pomóc? Nie możesz, no chyba, że masz pod ręką syntezator DNA. Nie, ale obok Fort Klamath jest sklep z częściami. Dich, nie znajdziesz tego, co potrzebuję. Nigdy się nie nauczę. Ale ja naprawdę wiem, gdzie można to znaleźć. Serio? No, twoja placówka, Cloverdale. Okej, dobra, super. Teraz trzeba tylko znaleźć drogę przez te całe góry. Masz rację, to byłoby niemożliwe. Boże, ty znasz jakąś drogę, prawda? Dobrze, zabierz mnie tam. To rozkaz, pani porucznik? Tak. Nie, ja tylko, znaczy, nie, to nie jest rozkaz. To jak w końcu? Sama nie wiem, to zabierzesz mnie tam, czy nie? Ciepłe ciuchy, lekki bagaż. Hej, Dick. O mój Boże, jeśli jeszcze raz mi podziękujesz, to... Nie, tak, to możesz dziękować. Sprzedaj na baba. Daj jakąś byle obiecankę i obiecamy, ona myśli, że może się na nas rzucić, a on jest napalony i przyjmuje wszystko. Ech. Nie widzisz, chłopie, że ona się tobą bawi? Tylko stąd uciekniemy, to ona się rzuci na buzera? Nie, w sumie bez ręki to chyba by się jej nie podoba. Wybieracie się gdzieś? Pułkowniku, kapitanie? Tak, jedziemy poszukać sprzętu, którego bardzo potrzebuję. Jasne. Jak tam postępy w pracy? Super. Dzięki Diko pomocy kaprala St. Johna byłam w stanie poczynić pewne postępy. Dziękuję za przydzielenie go do mojego projektu. Porucznik Weaver też zrobił postępy. Zacznie testować swoją broń chemiczną jeszcze przed końcem tygodnia. Słyszałam. Moja będzie gotowa niedługo. Wiecie, że jesteście cenniejsi niż jakikolwiek sprzęt. Sprzęt można wymienić, was nie. Byłam już wcześniej w syfie. Wiesz, że umiem o siebie zadbać. To wszystko. Kapralu? Chcę teraz zobaczyć sprzęt Weavera, sprawdzić, jak sobie radzi. Chcę się rozeznać w sytuacji. Bum, bum, bum. Moje pytanie brzmi, czy my teraz wracamy na północ? Tak, wracamy na starą mapę, mi się wydaje. A przynajmniej trochę. Ciekawe, czy będziemy wracać jeszcze tutaj. No tu jest jeszcze sporo rzeczy do roboty. Zrobiliśmy tylko 4 misje. Jest tam 5 możliwa. Cała masa obozów. Hord, nie hord. Ty, ale tu są tylko 3 hordy. No to jest 13 hord. Ja piernicz. Jak mi się to pokaże na mapie, a gdzieś tam widziałem, że się pokaże, to będzie tutaj jedno na drugim z strony. A tak w ogóle to o co tu chodzi? Co?
wszystkie te tak, ser i nie, ser, to salutowanie, rangi i mundury, to takie trochę dość bezcelowe, wiesz? Przecież byłeś do armii, powinieneś rozumieć. Porównuj tego. Czyli? No bo na świecie było pełno ludzi, nie wiem, znaczy wtedy wojsko miało jeszcze jakiś sens. Myślę, że teraz ma to więcej sensu. A, czemu tu? Bo wszędzie, kurwa, panuje chaos. Potrzebujemy porządku i dyscypliny, albo nikt nie przeżyje. Byłem w kilku obozach, które radzą sobie, mimo że żaden pułkownik nie siedzi im na głowie. A wiesz, co jest zabawne? Znaczy, że te mundury i rangi są niby bez sensu? Nie, co? Bo wiesz, w waszym klubie mieliście przecież zdobnie czy coś, jak kapitan Szos i prezydent. Nosiliście odznaki, naszywki, tatuaże jak mundury. A kiedy wszyscy jechaliście razem, wyglądaliście jak armia. No, może nie do końca. Motory i brody nie pasowały. Kiedy tak o tym mówisz, to chyba rozumiem. Wiesz, w sumie byłam zaskoczona, że nie miałeś na sobie katany, kiedy przyjechałeś do obozu. Nie sądziłam, że kiedykolwiek ją zdejmiesz. Nawet teraz. A? Naprawdę? To muszę spytać pułkownika, czy pozwoli mi zmienić mundur. Właśnie o tym mówię. To gdzie jedziemy? Nad Diamond Lake. Tam jest taka stara droga przez las. Biegnie wokół zachodniej ściany góry Tilsena. Okej. Okay. Okay. A to było, kiedy przejeżdżałeś wcześniej? Było, ale stacjonujący żołnierze mieli jakby to niedźwiedzi problem. Niedźwiedzi problem? O, on tu jest dalej. Hej! Wyłącz to! Będziesz musiał zawrócić, kolego. Nie możemy nikomu pozwolić na... Nie możecie pozwolić na co, kapralu? O, przepraszam, nie wiedziałem, że to pani. To rozkaz pułkownika. Kazał nam mieć oko na to, czy nikt nie chciałby prysnąć. Oskarżacie mnie o próbę dezercji? Nie, proszę pani. No to złaście mi z drogi. Kapralu, co wy tam jeszcze robicie? Zejdźcie mi z drogi do diabła! Tak, proszę pani, przepraszam. My się kuźwa boją. Tak, proszę bardzo. Brzmiał dość poważnie. Co masz na myśli? Powiedział, że złoży na ciebie raport. Znaczy, jak Matt to przyjmie. Pułkownik powie mu, żeby pilnował swoich zasranych spraw i nigdy nie podważał słów oficera. Nie wydaje mi się. No ale dobrze. Co się stało? Nic, tylko... Spójrz, widok stąd jest niesamowity. No może. Chyba tak. Ja już nie widzę takich rzeczy. Nie zwracam na to uwagi. Jak to możliwe? To zabiera dech w piersiach. Jasne. Kolejny świt. Wdzięczny świat budzi się do życia. Ej, gdybyś całymi dniami gapił się w mikroskop, na pewno byś to bardziej docenił. Ale ja doceniam, bardzo. To, że jestem tu o poranku, jest o wiele lepsze niż alternatywa. Będę z tobą szczera. Były takie dni, kiedy nie wierzyłam już, że... No wiesz, że zobaczę jeszcze kolejny poranek. No, znam to uczucie. I jak sobie z tym radziłeś? Znaczy, wtedy? Sam nie wiem. Po prostu chyba jestem zbyt uparty, żeby się poddawać. Nie wierzę ci. Ale poddałem się, Sara. Naprawdę. A wtedy, no wiesz, łapa Bozera się zjebała i musiałem... Znaczy, nie miałem zamiaru dać mu umrzeć, więc oglądanie go to jak zmaga się z każdym dniem, kiedy nie ma żadnego powodu, żadnego, kurwa, powodu. Chyba nie chciałem go wtedy zawieść, bo sam nie chciałbym skończyć w ten sposób. A wtedy dowiedziałem się, że ty wciąż żyjesz i to wtedy właśnie poczułem, że chcę ze sobą skończyć. Haha, jasne. Nie, serio, tylko wtedy przypomniałem sobie, że ciągle masz mój pierścień mongrelsów i to utrzymało mnie przy życiu. Pomyślałem, że znajdę cię i go odzyskam, ale wiesz, jak się to skończyło. Kiepsko. Dokładnie. Ale będzie lepiej, wiesz o tym, prawda? Jasne. Jasne! Możemy to wygrać, Deacon, możemy. Próbujesz przekonać mnie czy siebie? Chyba się już zbliżamy, nie? Tak, dojeżdżamy do tunelu Tilsena. Wcześniej było tak zasypane? Chyba nie. Może było, ale nie aż tak bardzo. Ach,
potrzebował twojej pomocy, żeby to ruszyć. O mój Boże, co to w ogóle jest? To jest pieczęć. Taki znak ostrzegawczy od wieczystych. Co to jest wieczysty? Wieczyści. Wieczny spoczynek to taki kult. Okaleczali się, czcili świrusów i chcieli być tacy jak oni. No i wiesz, co się działo, kiedy ktoś nie chciał być taki jak oni. Co zrobimy, jeśli się na nich natkniemy? Nie natkniemy się. To pomożesz mi z tym, czy nie? Tak, jasne. Pytanie teraz? Nie, nadal nie mogę tam do góry mapki przejechać. Jadę bez ciebie. Nie mogę, jaki bezsens. Dobra, zaczekaj. Będzie się ciężko przycisnąć. Jezu. Nic dziwnego, że wszyscy porzucili auta. To jeszcze nic. Jest taki tunel przy drodze Old Belknap, którym ja i Boozer ciągle jeździliśmy. Korek przed punktem kontrolnym Niro miał chyba z kilometr, kiedy wszystko trafił szlak. Coś okropnego. Widziałem gorsze rzeczy, ale tak. Tam gdzieś ludzie byli? To mi wygląda znajomo. No tak, to właśnie ten. Co jest? Ale nadal... Jak się mapa glitchuje? Bo ona chce pokazać nasz punkt? A to jest ten, to jest już na tej drugiej mapie. Dobra, czyli my po prostu jedziemy tu i znowu musimy wracać, no trudno. To jeszcze nie ten moment. Nie sądziłam, że jeszcze tutaj wrócę. Bez kitu, to jest ta miejscowa, gdzie my jeździliśmy do niej. Dobra, okej, zasilanie wciąż jest. No, w sumie nic dziwnego. Na dachu zamontowano baterie słoneczne. No i słyszałam też coś o generatorze jądrowym, ale nigdy go nie widziałam. Jak ty masz przepustkę, czy nie masz jej? Tam wejść. Chodź, pokażę ci. Jak mówiłeś, wciąż jest zasilanie, nie? Sara Irene Whittaker, numer 2007659. Dzień dobry, Sara Irene Whittaker. Witamy w placówce badawczej Cloverdale na Żelaznym Stoku. Od twojej ostatniej wizyty minęło 751 dni. Proszę czekać. Wydaje mi się, że wcześniej nie mieliście takiej technologii. To w zasadzie nic takiego. Risi nie jest inteligentna. Bardziej przypomina apkę na telefon. Risi? Responsywny interfejs sztucznej inteligencji. Ja mam inne pytanie. O mój Boże! O co chodzi? Nic, tylko... Co do diabła? Popatrz na to, ile jedzenia! Sara, to powinno być... To system nawadniania w pełni automatyczny. Dopóki ma zasilanie, może pracować bez nadzoru. O, wow, kurwa, tutaj w sumie mają wszystko. Jest jedzenie, jest woda, jest prąd, nawet jebitnie wielki płot. Jestem zaskoczony, że nikt tutaj nie mieszka. Jak mówiłeś, wciąż jest zasilanie. Napięcie 8000 voltów przekona każdego, żeby się odpierdolił. Widzisz? Idziemy! Mnie zastanawia, bo ona powiedziała, że była tutaj 751 dni temu, a mamy od wybuchu katastrofy 800 coś dni. Więc ona tutaj musiała być około 100 dni po wybuchu katastrofy. O ile dobrze rozumiem. Oh, my God.
Uciekaj! No, ptaszyków raczej nie przestraszy ogrodzenie. Także chyba mowy o przeprowadzce nie ma. Ptasia horda. Zasrane wrony. Są zarażone. To przez to są tak hiperagresywne. I dlatego możemy mieć przesrane. Myślę, że będzie dobrze, jeśli będziemy cicho. Luz. Chodź. Co tu się do diabła stało? Nie mam pojęcia. Co? Sara, ci ludzie tutaj pracowali, tak? Znałaś ich może? Tak. Tak, znałam ich. Moim zdaniem ciężko rozpoznać. Idziemy, chodź. No ale raczej znała większość osób, mimo że tutaj pewnie pracowało. A więc ktoś ich wszystkich zastrzelił, jak co, próbowali wyjść? No tak, na to wygląda. A potem zamknęli to miejsce na głucho i zniknęli? Dlaczego? Nie wiem, Deacon. Nie wiem, nie było mnie tu. No nie wiem. Ona mówiła 751 dni. Ewidentnie mamy 826 dzień. Więc coś tu jest na rzeczy. Sara Ewen Whittaker, numer 2007659. Cholera. Ten już nie działa. Chodź. Jakby to wychwycił w sumie, nie? No ale nie wychwycił, no dobra, więc czemu, może tak miało być. Jak to nazwałaś, Risi? Czemu Risi zajmuje się bramą frontową, a nie drzwiami wejściowymi? W sumie jestem zaskoczona, że w ogóle działa. Pamiętam, jak informatycy ciągle narzekali na awaria, to było w czasach, kiedy co tydzień to sprawdzali. A teraz minęło ile? 2 lata? Prawie 3. Dobra, to on chyba będzie działał. Jasna cholera, zupełnie nie rozumiem, czemu nie działają. Hej, Sara. Co? Pamiętasz, jak mówiłaś, że nikt nie może tu wejść? Tak? A co? Ktoś chyba nie wyszedł. To, że już tu są. Skurwysyny. Mój Boże, masz rację, odcięli mi dostęp. Hej! Hej, wpuśćcie nas! Nie chcemy was skrzywdzić i nie chcemy tu zostać! Wpuśćcie nas! Słuchaj, a jest inne wejście? Tak. Chyba mam pomysł, chodź. Na tyłach budynku gospodarczego jest wyjście ewakuacyjne. Nie sądzisz, że tamto wejście też by zamknęli? Nie wiemy, czy oni zamknęli cokolwiek. Moim zdaniem to jakaś awaria. A wyjścia ewakuacyjnego nie można zamknąć. To część procedur bezpieczeństwa Cloverdale. Mhm. Oczywiście trzeba on będzie podsadzić gdzieś prawdopodobnie. Jak żeby inaczej. O, tutaj, no tak. Dobra, to tu. Teraz muszę tylko wymyślić, jak się tam dostać. Czekaj. Chyba mogę przestrzelić zasuwę. Aś! Dobry strzał. Robiłeś to już wcześniej? Tak. Tak, robiłem.
No ciekawe, bo faktycznie strzelaliśmy w takie coś. A jakbym nie zrobił, czy by powiedział, że nie? No to też są takie drzwi. Także no nie, ja nie wiem, czy ty tu otworzysz. Nawet jak otworzy, to będzie dosyć dziwne. Nie jestem przekonany. Może ja pójdę przodem i... Nie wiem, co się stało tam na parkingu, ale mówię ci, że nie ma szans, żeby ktoś przeszedł przez ten płot. Znam tych ludzi. A jeśli Jim tam jest, to nas puści. Jim? Znaczy się ochroniarz, Jim? Jim, który prawie mnie zastrzelił, jak po ty ciebie tam przyjechałem? Było dawno temu i wiele się zmieniło od tego czasu. Tak, ale nie na lepsze. Sara Irene Whittaker, numer 2007659. Dzień dobry, Sara Irene Whittaker. Witamy w placówce badawczej Cloverdale na Żelaznym Stoku. Od twojej ostatniej wizyty minęło 7 minut. Proszę czekać. Widzisz, mówiłam ci. Drzwi musiały być uszkodzone albo coś. Gotowy? Uważaj. Chodź! No właśnie. Co za skurwa? Mówiłaś coś? No. Wiesz, czegoś tutaj nauczyłem. Żeby nie ufać i spodziewać się najgorszego. Zaczynam rozumieć twoje podejście. Kto to jest? Zasadka na górze jest moja. Zrób co możesz, żeby... No to są pracownicy tutaj. Dam ci znać, jak będzie czysto. Hej, jak będziesz miał chwilę, rozwal cholerne głośniki. Ten głos strasznie mnie wkurwia. Racja, nie tak samo. Autoryzowano użyć siły przeciwko wszystkim intruzom. Masz tu właśnie, czemu go nie rozpalisz? Czysto. Już idę. To już wszyscy. Mamy mało strach. Uwaga. Wow. Ale oni wiedzą, jakie tu są procedury wejścia. Uwaga, alarm czwartego poziomu. Odnotowano kilka wystrzałów. Trzeba wejść po schodach i przejść pasażem między budynkami. Dobra, idę za tobą. Otworzyć ogień! Co teraz powiesz, co? Także czemu do nas strzelają? Czysto. Nie wiem, powinni to jakoś sobie... przemyśleć, nie? Że faktycznie tutaj, żeby wejść, trzeba dobra znać hasło i nie wiadomo co. Uwiadomiono policję. Ja pierdolę, ale się boję. Sara Irene Whittaker, numer 2007659. Sara Irene Whittaker. Naruszenie procedur bezpieczeństwa. Placówka Cloverdale została zamknięta. Powtarzam. Przerwij. Numer 2007659. Przerwij! Procedura bezpieczeństwa Alfa 761 została przerwana. Zamknij kurwa ten ryj. Musieli nie zablokować wewnętrznych procedur. Gotowy? Tak, ale tym razem pozwól, że pójdę przodem. Hej, tym razem wejdziemy tam oboje. Uwaga, autoryzowano użycie siły. Uwaga, autoryzowano użycie siły przeciwko... Snajperzy, na dachach. Oberwałam! Serio? Uwaga, uwaga. Powiadomiono. Są już w drodze. Poddajcie się, a nic wam się nie stanie. Jeszcze gdzieś ten snajper? Jest ich więcej! Widzę! Trafiłam go! Ja go trafiłem, nie kum. Fajnie, że tą szybę nie rozwala się jedną kulą. Wstaniesz? Chyba nie. Jeszcze raz. Sara Irene Whittaker, numer 2007659. Pomnij procedury i wyłącz ten zjebany komunikat. Co? Dobra. Gotowa? Wyłącz ten zjebany komunikat. Sama mówiłaś. Wiele się zmieniło. W drodze. Poddajcie się, a nic wam się nie stanie. Trzeba sprawdzić, czy jest czysto. Dobra, robię. Uwaga, uwaga. Alarm czwartego poziomu. Odnotowano kilka wystrzałów. Nic tu nie ma. Personel bezpieczeństwa ma się udać do budynku gospodarczego.
Nie widzisz do tych drzwi? Laska. Czysto! Tu też. No dawaj. Uwaga, autoryzowano użycie siły przeciwko wszystkim intruzom. Dobra, czysto. Czekają na nas w atrium. No wchodź. Sprawdźmy te drzwi. No wow. Sara Irene Whittaker, numer 2007659. Pomiń procedury i wyłącz ten zjebany komunikat. Wstęp wzbroniony. Sara Irene Whittaker, twoje uprawnienia zostały cofnięte. Proszę skontaktować się z administratorem sieci. Nie chcę nic mówić, ale chyba cię zwolnili, koleżanko. Jeśli się tu wbijemy, to będzie samobójstwo. Wszystkie gnaty po drugiej stronie drzwi są tu wycelowane. Potrzebujemy lepszego planu. No, może... Nie wiem, może jest stąd jakieś wejście na dach. Tutaj. Nie było tu przecież żadnego. No tu. Tam jest Gzyms. Może dasz radę się wspiąć na dach po tym klimatyzatorze? Co? Chciałaś chyba powiedzieć, że ty się tam wdrapiesz. Słuchaj. Chcę, żebyś weszła na górę i mnie osłaniała. Odwróć ich uwagę. Jak zaczną patrzeć na ciebie, ja wejdę tędy. Wezmę ich zaskoczenia. To naprawdę dobry plan, ale jest z nim jeden problem. Jaki? Drzwi są ciągle zamknięte. Pamiętasz? Kurwa. Chodź, chodź, mam pomysł. Jaki? Ten głośnik. Nie wiem. Łazap? Połóż rękę na czytniku. Dobra. Będę nową Sarą? Tak, udało się. Zablokowali dostęp, ale zapomnieli o kodach admina. Stąd mogę uzyskać tymczasowy kod dostępu. Tu masz swój kod. Gotowy? Gotowy. Imię, nazwisko i numer. 5429009. Zapamiętasz? 5429009. Zgadza się? Tak, chodźmy. No i fajnie. Dobra. To ja odpalam. Nie odpalam. Chodź, podstać mnie, okej? Okej. Dobra. Chciałem już dawno to zrobić. Kurde, z nią się są naprawdę fajne. Gotowy. Udało się? Tak. Ja odwrócę ich uwagę, a ty wejdziesz. Służby są już... Hej, tylko nie szarżuj się. A nic wam się nie stanie. Dobra, idź. Hej, jak tam sytuacja? Uwaga, alarm czwartego poziomu. No ale... Powiedz mi do cholery! Dick Only Senzo, numer 5429009. Dzień dobry, witamy w placówce badawczej. Na żelaznym stopie. To twoje się przelogowało. Proszę... Wyłącz komunikację dźwiękową. Bracio, już! Czyli posłuchaj mnie! Jasne. A, idź do diabła! Strzelaj, żeż. Ty jeszcze żyjesz? Odnotowano kilka wystrzałów. Personel bezpieczeństwa ma się udać. Dawaj. To już wszystko. Serio? Autoryzowano użycie siły przeciwko wszystkim intruzom. Uwaga, autoryzowano użycie siły przeciwko wszystkim intruzom. Przyprowadzę ci go. I skoro mamy teraz dostęp, to będziemy sobie mogli to chyba przyjść normalnie. Łapy! Nie strzelaj! Łapy! Nie strzelaj, poddaj się! Nie zabijaj!
Potrzebujemy go! No ja pierdolę, powiedziałem łapy! Dobrze, dobrze, powiedzcie, czego chcecie. Okej, dobra. To on nie poznaje nas chyba. Jest czysty! My się tylko broniliśmy. Właśnie tędy. Te wszystkie trupy na zewnątrz, Jim. Wiesz, ci, którym palnąłeś w łeb. Nie mam pojęcia o co... To jak to w końcu było? Co oni chcieli zrobić? Wrócić do domu, do rodzin, a może sprowadzić je tutaj? Nie spodobało ci się to, prawda? Po prostu nie mogliśmy ryzykować. Wstawaj. Czekaj. Nie mogę. Nie zmuszaj mnie. Jim, teraz policzę do trzech. Nie. Raz. Ty nic nie rozumiesz. Dwa. Słuchaj, nie rób tego. Trzy. Otwórz te pieprzone drzwi. Dobrze. On się tak zakodował, bez kodu, bez niczego. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Dziękuję, Jim. I tak, wiemy, co robimy. Błagam cię, proszę. Puść mnie. Przykro mi. Ale po prostu nie możemy ryzykować. Żałujcie, że nie widzicie teraz mojej miny. Chcę jak najszybciej wyjść. Ja pierdzielę. Coś to odwaliło. Znaczy, no w tym świecie to już nikt nie będzie jej szukał i tak dalej, nie? Ale... Więc to prawda. A ja nie chciałam w to wierzyć. No to zrobili zombiaki. O czym ty mówisz? To jest moja wina. Ja chyba nie łapię, to twoja wina. Nie było się domyślić, kiedy weszliśmy. Kiedyś uprawialiśmy dziki imbira, tutaj była mahonia, ale potem wszystko się zmieniło. Wszystko odcięli, odebrali mi cały dostęp. Boże, David cały czas mi mówił, ciągle powtarzał, że coś jest nie tak. Okej, jaki David? Powoli. David Gorman był stażystą w naszej placówce. Wiesz, co powiedziałam? Powiedziałam, że zajmujemy się medycyną i że mamy zaawansowany sprzęt i tak dalej, że w grę wchodzą miliardy dolarów i żeby zostawił to w spokoju. Ale on nie posłuchał. Włamał się do systemu, przebił przez firewalla, powiedział mi, że prowadzą tu jakiś, nie wiem, jakiś tajny projekt czy coś. Tajny projekt, nie wiem. Tylko zwolni i... Chciał być następnym Edwardem Snowdenem. Wiesz, chciał ujawnić te wszystkie informacje z laboratorium. David Gorman demaskuje Imperium zła i ratuje cały świat i takie tam gówna. A ja go nie posłuchałam, Deacon. Powiedziałam mu, że jest paranoikiem i spławiłam go. Musiał się tu jakoś włamać, a potem jakimś cudem zdobyć próbkę tego cholerstwa, które tutaj przygotowywali. Chwilę, pogubiłem się. Co masz na myśli? Sama poskładałam to do kupy jakiś czas później. Tej nocy, kiedy mnie dźgnięto, pojechałam do biura Cloverdale Farewell i chciałam znaleźć Davida, ale jego już tam nie było. Nikt go nie widział od 2 tygodni. W tym czasie odbyło się to całe Green Expo w Portland. Pewnie chciał znaleźć jakiegoś reportera, może już był zainfekowany, ale jeszcze o tym nie wiedział. O mój Boże. A dwa dni później... Wszyscy na konferencji byli już zarażeni, a potem powsiadali do samolotów i wrócili do swoich domów. Tydzień później 2,5 miliarda osób już nie żyło. Sara, to nie mogła być twoja wina. Znaczy się, nie mogłaś go zatrzymać. Jak ty miała być? To te badania! Moje badania były tego częścią! Deacon, ja byłam tego częścią! Oni mnie wykorzystali! Czy ja tego nie mówiłem już w jakimś odcinku numer 10? Czy coś koło tego?
Hej, a czekaj, poczekaj chwilę. Co tam? Te elektryczne płoty, mogę je jakoś wyłączyć? Przekaźniki prądu są w budynku przy szklarniach, a co? Dobra, tutaj jest naprawdę dużo żarcia i pomyślałem, że dam znać Buzerowi przez radio, no i Ricky też w sumie, całemu obozowi Lost Lake. Myślisz, że możesz to załadować? Tak, jasne. Dobra, to ja zaraz będę. Okej. Okay. O, słysza Ricky, i coś ją cofnęło. No oni w sumie tu chyba niedaleko mają. Nie wiem, jak to w ogóle na mapce się... No, bardzo blisko. A czy jak mieli blisko wieczyści pieprzeni? Lol. Budynek zasilania. Tak, to musi być tutaj. Więcej wrona. Cholera. Czemu ty masz pistolet? Kto ci dał pistolet? Dziesiątka. Szt. Ciężko to zastrzelić. Ja pierdolę. Może to jest sposób? Poniekąd te. Ja pierniczę. Ta nie dostała. No nie wierzę w to ptaszyska. Najgorszy przeciwnik, jaki był. Gniazdo w ogóle mają? Nie wiem, to wygląda jak gniazdo, ale... Czy to jest to? No skurwa! Nie da się tego zrobić wszystkiego. Udało się. Płońcie, wy małe sukince. A, mam spalić gniazdo. Okej. Nie zwróciłem uwagi na cel misji. Chciałem je wymordować wszystkie. Dobra, no tu jest jedno gniazdo. Gdzie jest drugie gniazdo? Super, że się zapaliłem. Dobra, czyli tylko miałem... A teraz muszę otworzyć te drzwi. Miałem spalić gniazda, czyli nie tak źle, jak mi się wydawało. Kurde, znowu drugi odcinek z naszym paniusiem. Buzer, tu Dikon, zgłoś się.
Obóz Last Lake, jest tam ktoś? Dick! Dick, to ty, bracie? Tak, Boozer, to ja. Hej, dobrze cię znów słyszeć, stary. Ciebie tak samo. Słuchaj, bo nie mam za bardzo czasu. A ta placówka badawcza, w której pracowała Sara, ta w pobliżu Żelaznego Stoku, w okolicach terenów wieczystych, wiesz, o której mówię, nie? Posłuchaj, tu jest żarcie. Mnóstwo żarcia, kukurydzy. Powiedz Ricky, powiedz Mike'owi, niech tu kogoś przyślą. To znalazłeś ją? Serio, znalazłeś Sarę? Tak, udało się, Boozer, znalazłem ją. To naprawdę zajebiście, Dick! To kiedy ją przywieziesz do Lost Lake? Nie wiem, to nie jest pora na takie rozmowy. Dick? Tak? To powiedz, że macie uważać na siebie. Okej? Boozer. Boozer, Boozer. Obóz Lost Lake, zgłoście się. Szlakby to. Lost Lake, zgłoście się. Ricky? Okej, okay, dobra, słuchaj. Tak, tak, to ja. Słuchaj, mam tu... A to dopiero niespodzianka. Żelazny Mike mówił, że już nie wrócisz. Posłuchaj, nie mam wiele czasu, bo wiesz, mam tu... Znalazłeś się? Tak, tak, znalazłem. Ricky... Bardzo się cieszę, Dick. Miałeś rację, daliśmy radę. Dobrze, że ona też. Dick? Tak, dobra, słuchaj, bo jest taka farma, okej? Okay? Tu jest prąd, no i elektryczny płot. Elektryczny płot, okej. Okay. I jeśli tu wpadniecie, to spytaj Boozera. Sara tu kiedyś pracowała. W pobliżu Żelaznego Stoku. On będzie wiedział. Jak tu dotrzecie, znajdziecie jedzenie. Tu jest pełno jedzenia. No dobra. A co z nim? No, no, dobrze, dobrze. Nie uwierzysz, kogo Żelazny Mike mianował szefem ochrony. Żartujesz? Wow, to świetnie. A możesz mu... Wiesz co, słuchaj, naprawdę muszę już lecieć. Wiesz co, czekaj chwilę, chwila, zaczekaj. To, co mówiłaś o zapalaniu świeczki, chyba miałaś rację. Wiem. Bez odbioru. Parik. Kurczę, nie pamiętam z tą świeczką. Wiem, że coś było, ale nie pamiętam dokładnie, co to było. St. John, tu Cory. Gdzie jesteś? Jeden z moich ludzi doniósł mi, że przejechałeś przez punkt kontrolny na przełęczy Tilsena. Tak, kapitanie. Na Żelaznym Stoku jest placówka badawcza i wygląda na to, że Sara, znaczy porucznik Whittaker, może tu znaleźć jakąś ważną część wyposażenia. A to było jedyne miejsce, gdzie mogła coś takiego dostać. Sara nie odpowiada. Kurde. Było 40 coś metrów. A mimo wszystko... I co, gadałeś z nim? Z Boozerem? Przerwali nam. Tak, jasne. Powiedziałem mu, że u nas wszystko gra i że nie mam dużo czasu, bo chcę pokonać przełęcz jak najszybciej, zanim pogoda się zmieni. Co o tym myślisz? Sam nie wiem. To nie wygląda dobrze. Ale warto spróbować, dlatego lepiej ruszajmy. To nie dojadą z sami, czy będę musiał wracać? Czy coś jeszcze się tu wydarzy? Śnieżyce, ja pierniczę. Jest czysto! Hej, chcesz wyjść i coś zjeść? Za chwilkę.
Wszystko, co mam, jest przemoknięte. Sądziłam, że się znów ogrzeje. No. Może chcesz coś zjeść, albo... Tak. Tak, dobra. Jasne. Boże, nawet nie jestem... No, ja też nie. Zimno ci? Chodź, chodź. A jednak. Normalnie aż się wzruszyłem. No ale dobra, co teraz? Teraz wrócimy do obozu, dostaniemy mega wpierdol. W sensie opierdol. Pewnie nas nie było z kilka dni. Wrócimy i ten pewnie już ten napalm będzie miał gotowy. Jej odbiorą fundusze, czy co to tam było. No i mamy, także dzięki wszystkim za uwagę, kończymy ten odcinek, robi się zimno troszeczkę, także tak jak już mówiłem, dzięki za uwagę, do usłyszenia, hej hej.